Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Po krótkiej przerwie rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia według Rafała Ziemkiewicza. Dzień dobry Rafale. Witam serdecznie, witam Państwa. Dziś rozpoczynamy, mówię to wprost, od akcji 15%. Mamy bardzo szybki wyrok sądu, bo chyba w 24 godziny. No bo takie jest prawo, że jest tryb wyborczy, czyli kiedyś to się nazywało wyrokami z bomby wydawanymi, czyli 24 godziny. Moim skromnym zdaniem to ośmiesza, szczerze mówiąc, sądy, bo tak pamiętam, kiedyś Korwin wykonał taką akcję, prowokację przy którychś wyborach. Chyba się wtedy jeszcze to nazywało Partia Korwin, jeszcze na pewno nie było Konfederacji. I Partia Korwin złożyła jednego dnia w czterech miastach największych w sądach identyczny pozew, jednobrzmiący. I następnego dnia miała cztery różne wyroki. Każdy był inny. Także nie są tak bardzo dużo warte te wyroki. Tutaj zresztą też już przypomniano, że ten sam sąd w trybie wyborczym, kiedy wydawał wyrok w czasie kampanii prezydenckiej, gdzie Rafał Trzaskowski oznajmił, że 1 000 000 bezrobotnych przybyło w ciągu tego miesiąca, a przybyło wtedy 46 tysięcy bezrobotnych w ciągu miesiąca. I ten sam sąd orzekł, że Rafał Trzaskowski nie musi tego prostować, bo nie powiedział nieprawdy, tylko powiedział nieprecyzyjnie. Jak ktoś jeszcze nie ma zdania o polskich sądach, to właśnie może sobie zobaczyć na te wyroki wyborcze, które są z natury polityczne. Ale oczywiście dlatego o tym mówimy, że to jest jakieś genialne samozaoranie, które pokazuje, że albo naprawdę agenci Kaczyńskiego są wszędzie i to oni robią kampanię wyborczą Platformę, albo że Donald Tusk wytwarza jakieś pole, w którym szare komórki więdną i zanikają po prostu. Ale uważasz, że to strzał w kolano tak naprawdę, bo mamy to bezrobocie na poziomie 14,4, trzy miesiące, między innymi luty 2013. Kto oglądał ten z podpisu? Prawdopodobnie ludzie, którzy i tak już wiedzą, jak zagłosują i tam sobie przejrzeli. A tutaj Platforma to wyciągnęła, nagłośniła i zrobiła wielką akcję i cieszy się, jak to potocznie się mówi, jakby im kto w kieszeń narobił, że udowodniła przed sądem, że PiS kłamał, że nie było 15% bezrobocia, jak Tusk rządził, tylko 14,4. No, dziesiątki takich propozycji w rodzaju, żeby teraz PiS zrobił spod, że Tusk ukradł 151 miliardów z OFE, a Tusk będzie mówił, że nie 151, tylko 150. Prawda? I wszystkim to powiedzieć. Krótko mówiąc, no informacja delikatnie mówiąc niekorzystna dla Platformy Obywatelskiej została zaagregowana i bardzo, bardzo pięknie teraz oczywiście PiS to podchwycił, że 14,4. Akcja społeczna też rusza. Donald Tusk równa się bezrobocie. To chyba od dzisiaj ta akcja społeczna rusza. Krótko mówiąc, mamy wybory, kolejne wybory 2015 roku. No ale to nie jest wybór rządu, rządzących, tylko to jest wybór w opozycji, no bo jeżeli opozycja przez 8 lat nie jest w stanie urodzić żadnego nowego przywódcy, no bo Szymon Hołownia, delikatnie mówiąc, nie był poważnym przywódcą. Ryszard Petru też się nie okazał poważnym kandydatem na przywódcę. O Borysie Budce to już nawet nie rozmawiajmy. Jeżeli nie jest w stanie stworzyć żadnej nowej jakości, żadnego nowego programu, jeżeli właściwie wszystkie te rzeczy, w których PiS się podłożył, to Platforma wyła, żeby jeszcze bardziej zrobił to, co było błędem. Tak było z COVID-em, tak było, nie wiem, z piątką dla zwierząt. Tam to wszystkie z Zielonym Ładem, wszystkie te rzeczy, które można rządowi PiS-owi zarzucić, że sknocił, no to akurat Platforma chciała zrobić tego samego, tylko jeszcze bardziej, jeszcze szybciej, prawda, natychmiast ruski węgiel przestać kupować i tak dalej, no to siłą rzeczy wybory się stają takim plebiscytem, czy przed 2015 rokiem było lepiej niż po 2015 roku. No oczywiście w większości Polaków myślę, że jednak lepiej było po 2015. Oczywiście jest grupa dość szeroka ludzi wysadzonych z siodła byłej elity, dla której to jest zgryz tożsamościowy, że bunt chłopski nastąpił, zakwestionował ich wyższość. Oni całe lata 90., całą pierwszą dekadę XXI wieku żyli w przekonaniu, że są lepsi, że imponują wszystkim, że prawda, i w ogóle salony, a tu przyszło chamstwo,
i zakwestionowało ich władzę, a to do dzisiaj przeżywają i nie mogą tego zmienić. I rozdało 500+. Rozdało 500+ i sprawiło, że tam na wydmy przyjeżdża i smrodzi w smażalniach. Nie można jogi pouprawiać spokojnie. To prawda. Nie, no to jest oczywiście taki, jak to już wiele razy mówiłem, że idąc tym tropem Wańkowicza, który sanację podsumowywał, że to była wojna o to, kto będzie szlachtą w Polsce, bo my to tak mamy głęboko wdrukowany ten podział na szlachtę i na chama i cała polityka jest, kto ma przed kim czapkę zdejmować. Więc to, jak wyjaśniałem w filmiku, przepraszam, że tylko króciutko, bo może jeszcze ktoś nie słyszał, całe nieszczęście, całe to zagwazdranie, mówiąc Witkacem, polskiej sceny politycznej polega na tym, że opozycja lewicowo-liberalna nie traktuje tego w kategoriach demokratycznych. Demokracji, no co, przegrało się wybory, mówi się, sorry, przegrałem wybory, gratuluję zwycięzcy. Drodzy wyborcy, musieliśmy was zawieść, także zmieniamy się dla was. Sorry, właśnie mamy nowy program, mamy nowego przywódcę, mamy jakąś nową jakość. Wyobraź sobie, że byłby ktoś nowy teraz przywódcą opozycji, tak? I co? I PiS mówi, a było bezrobocie 15%. A co mnie do tego? To było 8 lat temu, mnie wtedy tu nie było. Ja mam tu nowe pomysły, a co wy tu? O Polskim Ładzie porozmawiajmy o czymś. To jest niemożliwe, ponieważ oni odmówili normalnego działania demokratycznego, potraktowali to w kategoriach buntu chłopskiego. Bunt chłopski trzeba uśmierzyć batem. I od 8 lat salony chłoszczą, wychodzą autorytety. Pani Holland, pan Janda, pan Olbrychski, pan Sztur, najwyższy autorytet. No ostatnio profesorowie Andrzej Seweryn. I chłoszczą tych chamów, żeby się ukorzyli, żeby zdjęli czapki, żeby... A oni się nie chcą ukorzyć. No i tak się zablokowało się to wszystko, że najlepszym dowodem ta inba, czyli po dziadersku mówiąc draka o symetrystów na kampusie. A właśnie, ten tak zwany kampus campus, campus Polska. Teraz rusza chyba w weekend i właśnie co z tymi symetrystami, bo trochę czytałam na ten temat chyba Karolina Korwin-Piotrowska, tak? Teraz mniejsza nazwiska. Akurat nie jest osoba, którą bym cenił czy szanował, ale tam powiedzmy ośrodkiem tego tornado się stał Grzegorz Stroczyński, kto jest rzeczywiście rzetelnym dziennikarzem i dokładnie to jest to, ta sprawa, o czym mówię, symetrystami, a wychodzi cała książka, bo to w naprawdę? 2016 roku Polityka, Władyka i Janicki wymyślili pojęcie symetryści i było takie polowanie, które przypomnę, pierwszą ofiarą padł Rafał Woś, który wyleciał z polityki, bo jako człowiek lewicy powiedział, że no ale przecież jeżeli poważnie traktujemy sprawiedliwość społeczną, no to PiS ją właśnie zaprowadza. Tak? Czyli najogólniej symetryści to są osoby, które nie są aż tak bardzo radykalne, jak chciałaby, żeby takie te osoby były Platforma Obywatelska, tutaj tak? Tutaj jest spór metodologiczny. Ja śledzę dyskusję Piotr Pacewicz, na oko prezu. Kim są właściwie symetryści? Bo wiadomo, że są źli. Są agentami PiS-u w obozie demokratycznym, jak oni się nazywają. No ale generalnie symetrystami, znaczy każdy, kto tam podpadnie właśnie tym, zwłaszcza tej sekcie wyjców internetowych jakichś tam, które Giertych zorganizował i tej drugiej Silni Razem. Jak oni się nazywają? Silni Razem. A tych Giertychowcy się nazywają Sieć na Wybory. Ilu tam jest żywych ludzi, ile tam jest botów, ile tam jest teraz sztuczna inteligencja stwarza niezwykłe możliwości. No, podłącz sztuczną inteligencję do pisania tweetów. Tak. Mogą być inteligentniejsze niż tweety większości posłów podłącz Platformy. Podłącz do spotu wyborczego i mamy głos premiera. A tak, to też trzeba odnotować, bo rzeczywiście wykorzystanie sztucznej inteligencji do sfałszowania głosu i nieodnotowanie rzekomo, tego. Że podłożenie, że to rzekomo głos Mateusza Morawieckiego no jest jakimś krokiem naprzód. Ciekawe, czy tutaj jakby się sąd ustosunkował, ale to zależy, jaki by się sędzia wylosował. Mhm. Oczywiście, tak jak wszystko w polskim sądzie od tego w tej chwili zależy. Więc wracając do kwestii symetryzmu, pod symetryzm podpada każdy, kto właśnie chce jakąś zwracać uwagę na to, że to jest ustrój demokratyczny przy wszystkich swoich cechach rozkładowych, jaką ma współczesna liberalna demokracja, nie tylko w Polsce, rządzi się pewnymi prawami.
że trzeba określić jakąś grupę elektoratu, dotrzeć do nich, no tak jak w każdym marketingu, tak określasz grupy, do których chcesz, starasz się jak najwięcej tych grup pozyskać w sposób nieantagonizujący innej grupy. Na tym cała sztuka polega, prawda? Jak najwięcej tych grup docelowych połączyć. I ludzie, którzy myślą w taki sposób, są symetrystami. No dlatego symetrystami zostały szef Ibrisu, Marek Duma, Łukasz Pawłowski z Instytutu Badania Spraw Publicznych, takiej sondażowni, która zawsze uchodziła za PO-owską, ale ludzie, którzy po prostu mówią, że po 4 czerwca nie ma się co nadymać, że tu wielki triumf tego, bo summa summarum obóz lewicowo-liberalny stracił 1 000 000 wyborców w sondażach. Może ich odzyska, miejmy nadzieję, że nie. No to taki człowiek już jest symetrystą. Ale pamiętaj, że jest kolejny marsz, bo teraz wspomniałeś pierwszego. Czyli 1 października marsz Miliona Serc, tylko co z panią Joanną, bo to miał być marsz właśnie pani Joannie, z powodu pani Joanny, tak? Tak, pani Joannie chyba już zapomniano, bo nie jest, nie wykazała się, no powiedzmy, przewidywalnością już, żeby nie ranić tutaj. Ale może to będzie marsz solidarności z panią Janą, która jest prześladowana, bo wylano ją z listy PO. Właśnie, czyli pani Jana Szostak, tutaj przypominamy, wykreślona z list Koalicji Obywatelskiej, ponieważ w rozmowie właśnie z Onetem powiedziała, że chciałaby prawa do aborcji do końca ciąży i Koalicja Obywatelska stwierdziła, że takie słowa nie mieszczą się w jej programie. No tak, bo oni wyrzucają z list każdego, kto nie jest za aborcją do 12 tygodnia. Tak, taka była zapowiedź. Jest do 9 miesiąca, to nie jest do 12 tygodnia. No tak. To miesiąc to są 4 tygodnie, to 12 tygodni to do 3 miesiąca, a ona chce do 9. A chociaż właściwie muszę powiedzieć, że jest tym pewna logika, bo jeżeli się uzna, że dziecko w łonie matki nie jest dzieckiem, to dlaczego nie jest dzieckiem przez 12 tygodni, a w 13 tygodniu już cudownie się staje dzieckiem? Prawda? To jest cały ten płaskoziemski, bo to dyskurs proaborcyjny jest dyskursem płaskoziemców, no po prostu nauka. Czyli wychodzi na to, wyraźnie, że oni są symetrystami, jeśli chodzi o aborcję. Ja już nie wiem, wiesz, to jest symetryzm, to jest też powiązania rodzinne. No wytropiono, że Grzegorz Strociński, ten najstraszliwszy symetrysta, tak, który zaprasza właśnie na Gazeta.pl, zaprosił takiego Dumę z Ibrisu, który mówi, że obóz lewicowo-liberalny, czyli jak on się sam po rumelowsku nazywa, demokratyczny, przerżnie te wybory. No i okazało się, bo on jest zięciem Jacka Żakowskiego. Wiedziałaś o tym? Ja też nie wiedziałem. Nie, nie wiedziałam. Ale to Roman Gierdych zdemaskował, no rodzinne powiązanie i w ten sposób Żakowski, rozumiesz, zakuty... To też już teraz jak nie to jest w mojej tego, szkole tej mówię, ekipy? Nie, on jest symetrystą, teraz jest zdrajcą. No mówię, facet taki zakuty, ten jak się mówiło w mojej szkole, ma w sobie coś rycerskiego. Prawda? Słuchaj, ale co z Aleksandrem Kwaśniewskim? Bo przypominam, że Kuba Badach to jest mąż Aleksandry, tak, jego córki i on wystąpił na festiwalu w Opolu i też była z tego awantura. A, no to jest, myślę, że mecenas Giertych albo jakiś tam inny silny gazet. No jak mógł? Silno, to weźmie w stosownym momencie, jak ja, na przykład jak Aleksander Kwaśniewski będzie siał defetyzm, że coś tam Donald Tusk nie jest może takim geniuszem wielkim, jak choćby akcja 15% pokazała, że nie jest, to wtedy to może zostać wyciągnięty. Ale dużo, dużo radości oczywiście to nam dostarcza, bo jak sobie pomyślę, że już kto jak kto, ale Żakowski, który nabredził w Gazecie Wyborczej, już pomijając wszystkie inne brednie, które wygadywał, że rząd PiSu to jest rząd ludobójców, Naprawdę? Tak, zamordował co najmniej 100 tysięcy Polek i Polaków. A w jaki sposób? A w taki sposób, że nie nakazał przymusowych szczepień. W związku z czym wszyscy, co umarli na COVID-a, to są zamordowani przez PiS. Wszyscy, co umarli wskutek smogu w powietrzu, to są zamordowani przez PiS. Wszyscy, co umarli z jakiegokolwiek powodu, są ofiarami PiS, bo PiS źle rządzi. Otwartym tekstem. I teraz człowiek, który takie brednie produkuje, też okazuje się symetrystą, ponieważ wystąpił w obronie Sroczyńskiego i został zdemaskowany, że wystąpił w obronie swojego zięcia. No także jest fajnie. A pani Jana, mówisz o tej aborcji, ale pani Jana najpierw błysnęła w Tok FM-ie. Znaczy pani Jana Szostak to jest taka osoba w ogóle, no delikatnie mówiąc, dziwna, tak? Ona w czasie, jak były te tłumione protesty na Białorusi, mimo że ona mieszka w Polsce od 12 lat, no ale jest rzeczywiście z Białorusinką z pochodzenia, a pisze się z Hostak przez H samo, ponieważ jest artystką artystką intermedialną i jako artystka intermedialna chce robić pewnie karierę na zachodzie, więc się pisze nie po polsku, ani nie po białorusku, tylko tak z angielska. To przypomnę, ona wtedy występowała na konferencjach prasowych i wydawała z siebie jakieś takie nieartykułowane ryki.
to miała być taka akcja krzyku, że ona tak krzyczy i ja tam, żeby nie zacytuję, oczywiście minutę wrzasku. Jeszcze występowała no, w takim bardzo, bardzo śmiałym dekolcie, który może tak, miałby sens. Widziałam. Tak, może miałby sens u osoby trochę bardziej przez naturę obdarzoną, ale tutaj to wszystko było jakby kompletnie niesmaczne. Sukienka w barwach narodowych białoruskich, ale odsłaniająca te miejsce, gdzie normalnie kobiety mają biust. Wrzask jakiś nieartykułowany. No, bardzo mi się to, od razu mi się to nie spodobało, delikatnie mówiąc, bo bardzo mi to przypominało, jeśli ktoś pamięta, była taka grupa Femen. Jak Ruskie zaatakowali Ukrainę 2014 rok, tam się krew leje, a po świecie szalały jakieś banda bab, które z przeproszeniem pokazywały cycki, protestując w ten sposób niby to przeciwko Putinowi, ale przeciwko patriarchatowi, że Putin jako patriarchat, jak już to tak ładnie połączyły. Ale to na różnych protestach są zawsze to takie kobiety, które tak, ale się to odsłaniają. Jak tu w momencie, kiedy Ukraina naprawdę była w ciężkich sprawach, wyskoczyła właśnie banda Ukrainek, które niby to protestowały, ale tak naprawdę ośmieszały Ukrainę przed całym światem. A potem się okazało oczywiście, że grupa Femen była stworzona i sfinansowana przez jakiegoś ruskiego oligarchę za putinowskie pieniądze. No więc jest, że tak powiem, w modus operandi służb rosyjskich również tego typu sprawy. I te akcja tego wrzasku jakiegoś idiotycznego od razu mi się z tym wtedy skojarzyła. Natomiast teraz pani Szostak zaczęła się wypowiadać w sposób artykułowany, jak została kandydatką Platformy Obywatelskiej, a mówiąc ściślej koalicyjnych zielonych, którzy ją wpisali tam na listę gdzieś bardzo daleko, już to na 13 miejscu chyba, no zaczęła mówić w sposób artykułowany i okazało się, że jednak już lepiej niech wrzeszczy, bo jak zaczęła mówić, to zaczęła od tego, że ten mur na granicy, ten płot na granicy to jest idiotyzm, trzeba go rozebrać i uwaga, cytuję z pamięci, ale to można sprawdzić na stronie TOK FM-u, kawałki tego płotu powinno się rozdać okolicznym mieszkańcom, bo oni się w swoich obejściach kryją jak krety. Z tymi kretami, żeby się, nie wiem, zakryli tym płotem coś. A później właśnie była ta wypowiedź u pani Tadli, gdzie nawet pozwoliłem sobie taką licencję polityka, że nawet Tadli ręce opadli, bo ona bardzo, bardzo chciała jakby mieć tutaj coś z niej wyciągnąć sensownego, a co zadawała pytanie, to tamta brnęła, wiesz. Ale jeszcze o pani Szostak usłyszymy, ponieważ po tym jak... Też nie wiadomo, dlaczego Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że ona znika z list. Może jakieś między kobietami emocje tutaj wybuchają, bo że nie żaden z liderów takich tych, tylko pani Kidawa-Błońska. Ale później to jako lider lokalny pan Truskolaski potwierdził, że ona znika z tych list. Ale Robert Biedroń ją natychmiast zaprosił na listy Lewicy. No proszę. Czyli jeszcze może zobaczymy ją w tej scenie. Może ją zobaczymy w miejsce Hartmana, bo przypomnę, że to Jan Hartman był pierwszym takim meteorem, który kandydował chyba dwa dni, bo jak zaczął na prawo i lewo opowiadać swoje teorie o tym, że pedofil jest okej, okay, że nie przypomina sobie, czy o kazirodztwie coś mówił, ale natychmiast przypomniano, że kiedyś też robił taką kampanię, że kazirodztwo to jest okej w zasadzie i nie powinno się go zakazywać, bo nie ma do tego żadnego powodu. No to jednak Lewica stwierdziła, że trochę zbyt kontrowersyjnie. Za dużo. Ale tutaj jednak stwierdził, że pani Szostak... Są marketingowcy, którzy mówią, że nie ma złego rozgłosu. Tak? No, pani Jachira dzięki jakimś wygłupom w internecie z dalekiego miejsca na liście wyborczej weszła, została posłanką. Wstyd przed Ryćkiem po prostu, jak to mówią, no ale została posłanką, bo się wystarczyło, że 1000 cel ludzi został osiągnięty. A teraz temat, który właściwie, no można powiedzieć, że nie jest polityczny, no ale z drugiej strony sprawę już nawet skomentował premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o sytuację z 18-letnim Polakiem, który przyjechał do Niemiec, do Monachium na kurs językowy. Poszedł na imprezę, wracał, chciał wrócić metrem, położył się na ławkę, chciał sobie pospać i... Niestety, tutaj ofiara gwałtu uczeń szkoły językowej, wracał z imprezy, był pod silnym wpływem alkoholu. Mężczyzna położył się na jednej ławek na peronie, aby się przespać. Sprawca musiał wykorzystać sytuację i to był chyba 20-letni Afgańczyk, tak, który go zgwałcił. No, nie chcę moralizować, tam mówić, że to jednak w Polsce sobie można pozwolić na to, że się wychodzi po pijaku z imprezy. Też lepiej nie. No lepiej nie, to prawda. Nie spać na ławce, bo można się obudzić. Z reguły w Polsce coś można obudzić spokojniej, to nawet jeszcze nadal mieć portfel i telefon komórkowy w kieszeni. Co wielu cudzoziemców przyznaje, jak do Polski przyjeżdża, są zszokowani poziomem bezpieczeństwa na polskich ulicach. Miejmy nadzieję, że tam nadal będą mieli powody do szoku. Ale tutaj jest dla mnie coś szczególnie dziwnego, tak? To się działo w metrze.
podobno, całe metro jest monitorowane. Podobno nie było reakcji, tak? No bo co? Leży facet na ławce, ponieważ był pijany i prawdopodobnie nieprzytomny, więc się nie opierał, więc widocznie ktoś, kto ten monitoring obserwuje, stwierdził, że nie będzie interweniować, bo się okaże, że przeszkodził chronionej mniejszości, prawda, w tym i jeszcze go zrobią, a to jeszcze jeden kolorowy, to jeszcze z niego zrobią rasistę i faszystę, no to udał, że nie widzi tego monitoringu. Coś takiego, bo żeby to się stało, nie wiem, gdzieś w terenie, w parku, w krzakach jakichś, no to można zrozumieć, że żadna policja nie jest w stanie upilnować każdego miejsca w mieście. Ale rzeczywiście na ławce w metrze. Stało się to na ławce w metrze, które z całą pewnością jest całe bez przerwy obserwowane, dopóki jest otwarte, a było jeszcze wtedy czynne. Być może to zresztą byli jacyś świadkowie, którzy też przechodzili i woleli się nie wtrącać w tę sytuację, więc jednak pokazuje to dość silny stopień zdegenerowania naszych zachodnich sąsiadów. Ja teraz muszę powiedzieć, że tak, nie żebym bardzo się starał o to, ale kolekcjonuję przeróżne wieści, które napływają za naszej zachodniej granicy bezpośrednio. I to jest kolejny kraj, o którym my mamy wyobrażenie, że tam jest cywilizacja, że tam jest dobrobyt. No dobrobytu jest jeszcze trochę, niekoniecznie powszechnego. Natomiast wszystko, co czy z poziomu danych makroekonomicznych, czego się dowiadujemy o niemieckiej gospodarce, która została zatłuczona po prostu przez nonsens tych źródeł odnawialnych energii. Niemcy emisji dwutlenku węgla nie zmniejszyły, nawet ją zwiększyły, ale za to zafundowały sobie najdroższą energię na świecie, której w dodatku regularnie brakuje. Także całe niemieckie koło napędowe gospodarki i siły polityczne, jaką były przemysł niemiecki, przestaje być konkurencyjny właśnie z powodu na te ogromne ceny energii. Co nie przeszkadza, u nas głupo to opowiadać, jakoby w Polsce była droga energia. Jest droga, ale na tle Europy to jest jedna z najtańszych, co jest też dość istotne dla naszych wyników gospodarczych. Widziałem wczoraj taki ranking jakiejś zachodniej organizacji, która umieściła Polskę na drugim miejscu wśród krajów europejskich pod względem tego, ile przyciągamy w kapitałów i inwestycji. No to jest dość duże osiągnięcie, prawda? A gdzieś tam Niemcy spadają tego. Także ja czekam, zastanawiam się, gdzie jest ta masa krytyczna, żeby do Polaków dotarło, że ten barani zachwyt Zachodem, to jest zachwyt Zachodem, którego... jeszcze jest ten zachwyt? Tak, myślę, że w masach to cały czas istnieje. Ludzie, którzy wyjadą do Anglii, dopiero jak przyjadą i zobaczą, co się dzieje, to są zdziwieni. A bardzo fajnie jest, jak się rozmawia z ludźmi, którzy wiele lat tam siedzą na Zachodzie, nie wiem, czy konkretnie w Anglii, bo oni jakby widać, że oni zastygli, że z kolei wyobrażają sobie Polskę jako taką skansen, biedotę, prawda, bo wiecie, tutaj to jest tak fajnie, że na przykład jak się wchodzi do restauracji, to dają człowiekowi taki od razu taki podjadek, prawda. Gumę na koniec. Tak, i w ogóle nie możesz zjeść ile chcesz i coś takiego. I człowiek jak słucha, jeszcze zaraz mu powiedzą, że tu jest czyściej niż ten. Widziałaś te takie symboliczne mosty. Tak. I to niemiecka prasa pokazała jakiś most, nie pamiętam gdzie, przez po polskiej stronie czyściutko, ładniutko, piękno, cywilizacja, po niemieckiej syf, taki po prostu islamscy, brud i włóczęcy na ulicach. W Berlinie i co mnie zaskoczyło, no, mnóstwo ludzi takich po prostu śpiących na dworcu, przed dworcem. No, wydaje mi się, nie wiem, może też nie bywam w jakichś godzinach nocnych na dworcu centralnym w Warszawie, ale chyba jednak takie osoby są zgarniane, czy to przez straż miejską, czy przez służby. Tak, ale tam to jest po prostu normalne, że śpią przed wejściem, w środku, mnóstwo takich osób. No krótko mówiąc, myśmy się tak przyzwyczaili właśnie myśleć, że Zachód cudowny, ale zresztą dla Zachodu nie ma alternatywy, bo jaka alternatywa dla Zachodu? Putin. My jesteśmy alternatywą dla Zachodu. My stopniowo stajemy się alternatywą dla Zachodu. No jeżeli z inwestorów na świecie, którzy są najbardziej pragmatyczni, bo własną kasę wkładają i wkładają ją do Polski, bo uważają, że tu jest ona najbezpieczniejsza i tu ona najpewniej przyniesie zysk, a nie w Niemczech, nie we Francji, nie w Hiszpanii, nie we Włoszech.
Tylko Anglia trochę więcej od nas przyciąga, chociaż też podejrzewam, że to jest kwestia londyńskiego City, bo tam jest ogromny przerób inwestycji finansowych. To jakbyśmy liczyli tak zwane greenfieldowe inwestycje, czyli że rzeczywiście inwestor coś tworzy, coś buduje, to myślę, że w tej chwili jesteśmy w czołówce. Więc mamy powody do uzasadnionego optymizmu, ale... Jedziemy dalej, jedziemy dalej, bo zostały nam jeszcze dwa tematy. Albo trzy, bo ja albo, jeszcze coś się aha, wspomnieć. Bo ty jeszcze coś masz rzeczywiście. No dobra, w takim razie zaczynamy. Nie. Więc tak, grupa Wagnera i Prigorzyn, wiesz, no są różne teorie, mamy wywiad amerykański, rakieta, ziemię, powietrze, bomba na pokładzie, tak, więc mamy różne teorie, na pewno jeszcze nie wiemy, jak dokładnie no było, ale pytanie, czy ty byłeś zaskoczony w ogóle w środę tą informacją, bo ja przyznam szczerze bardzo, oczywiście to, że jest wyrok na Prigorzyna, to mogliśmy się już domyślać po tym buncie, ale że to nastąpiło tak szybko? Nie, szczerze mówiąc, jak już tam, żebym był zaskoczony, nie, ale też nie mam pewności, bo oczywiście jak Ruskie mają taki stopień paranoicznego utajnienia wszystkiego, że... Nie wiadomo, może to był on, może to nie był on w ogóle, może jakaś rozrywka. Prawdopodobnie ktoś tam inny przejął już tę grupę Wagnera, bo ona jest Rosji potrzebna, przede wszystkim w Afryce. I ta ilość tam ich, co na Białoruś wysłano, to drobna część. Natomiast Rosja stara się mieszać w Afryce, ile wlezie, co widzieliśmy w Nigrze ostatnio. Tak, że tam przecież czarni manifestanci z rosyjskimi flagami biegający po mieście. Dla nas widok szokujący, chociaż jak się zna historię takiego Nigru, to się nie dziwi, że dla nich Rosjanie mogą się jawić jako dobra siła pozytywna. Zwłaszcza się tak usiłują przedstawić. No ale tam są surowce, tam jest kupa szmalu, tam są mafijne interesy. Właśnie po to ta grupa w ogóle została stworzona, ta banda. Na Ukrainie się znalazła dość przypadkiem w ramach łatania rozpaczliwego braku w armii rosyjskiej. No, Prigorzyn rzeczywiście za bardzo podskakiwał. Myślę, że rzeczywiście to jednak on został sprzątnięty. No to cóż, no, ciśnie mi się na usta jakiś komentarz, co tam z nim, ze względu na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nie będę drążył tematu. Myślę, że nikt tego typa nie żałuje. Natomiast pytanie jest takie, no co tam, czy to jest przejaw tego, że Putin naprawdę tak trzyma wszystko za twarz krótko, że jest tak silny, czy że jest tak słaby na przykład. No ale zapewne znając Rosjan, no dla nich jest to istotny sygnał, że każdy, kto podskoczy carowi, zginie, a jeżeli tak, no to w związku z tym nie podskakujmy. Ale dużo Państwu nie powiem na ten temat, ponieważ... Nie wiemy po no prostu. Właśnie, obserwujmy, pilnujmy, wiedzmy, że wszyscy oni tam są siebie warci i na pewno nikt Prigorzyna nie żałuje i nikt nie sympatyzuje z tymi, co go odstrzelili. To kolejny temat to gwiazda polskiej polityki w ostatnim czasie. Pan Michał Kołodziejczak, właściwie co konferencja prasowa, co wystąpienie, to nowe rewelacje. W poniedziałek poinformował, że krótko przed śmiercią widział się z Kornelem Morawieckim, który zaprosił go do siebie, tak, to miało być na łożu w szpitalu, śmierci, tak, na łożu śmierci w szpitalu MSWiA i miał powiedzieć takie słowa, nie współpracuj z Mateuszem Morawieckim, on zawsze cię oszuka, a potem no ktoś, chyba Tomasz Terlikowski, poprosił o dowody, tak, tego spotkania i Michał Kołodziejczak zamieścił zdjęcie na Twitterze, w którym rzeczywiście stoi z Kornelem Morawieckim, ale jest jakieś przypadkowe zdjęcie, Kornel Morawiecki w ogóle nie jest chory. To uznano, to było z jakiegoś spotkania publicznością, które wtedy Kornel Morawiecki odbywał i się tam pojawił na nim Kołodziejczak. Ale zauważyłeś, że co wystąpienie to jakiś news? Nie, ale pytanie za stówę, tak, oczywiście, tylko że jest to wszystko tak głupie, że aż nie chce się w ogóle tym zajmować, jak taki człowiek może funkcjonować w polityce, jak partia, która go zaprosiła na jedynkę w Koninie, może uchodzić za partię poważną. No, pytanie proste. Kim był ten Michał Kołodziejczak w czasie śmierci Kornela Morawieckiego? Był dokładnie nikim. I co, że Kornel Morawiecki, wyobraźcie sobie Państwo, jak na łożu śmierci wzywa kogoś, mówi, zadzwońcie tam do tego tam Pierdziszewa Górnego, bo nie pamiętam, tam jest taki chłopek pod lasem mieszka, on za 4 lata będzie posłem Platformy. Co, i może ministrem rolnictwa. I ja go muszę, Ale też takie dywagacje się pojawiły. Ja go muszę ostrzec przed własnym synem. No wszyscy akurat już znali Kornela Morawieckiego. Mówi, że on bardzo tak serdecznie akurat z synem łączył ich więzi tego i w ogóle jest
jest nieprawdopodobne, żeby komuś takie brednie opowiadał, a tym bardziej, żeby kazał sobie ściągać jakiegoś właśnie gościa, który wtedy jeszcze nawet nie był bodajże działaczem rolniczym, a jeżeli był, to na skalę nawet nie powiatu, tylko gminy. Także w ogóle jakiś jeden wielki nonsens, dlaczego my się tam zajmujemy. Znaczy w ogóle chyba też niepotrzebny premier z nim dyskutuje, tak? No bo w ten sposób nadaje mu jakiegoś znaczenia, więc... No tak, no ale nadał mu znaczenia Tusk, chociaż też nie dam głowy, czy to nie, czy Michał Kołodziejczak nie jest taką kozą rabina, którą Tusk wpuścił na listy, żeby pokazać wszechwładność swoją, a potem go wyrzuci i podzieli ten Kołodziejczak losy Hartmana i pani Szostak. Może czyli myślisz, że nie dotrwa do 15 października? Znaczy do 6 września, nie? Bo 6 września są rejestrowane listy. Aha, okay. I to, że ktoś w tej chwili jest podawany, że ma być na tych listach, nie jest jeszcze pewne, że on się ostatecznie znajdzie. No ale właśnie jeszcze tych tam pisowskich list nie znamy, bo też mielibyśmy temat do rozmowy. Znać? Spójrz na to oczami, kontrowersyjnych kandydatów. Ale po co komendant ma to wcześniej ogłaszać? Tak, ktoś się dowie, że jest na liście, to od razu schardzieje. A tak dopóki nikt nie wie, czy jest, czy nie jest, to no, nie ma się co. Poza tym jakieś spekulacje medialne od razu, a dlaczego ten, a dlaczego nie tamten, jakieś kwasy, donosy tego. No jest coś takiego, że rzeczywiście jak profesor Flis zwraca uwagę, polska ordynacja powoduje, że tak naprawdę największy wróg w wyborach to nie jest na liście konkurencyjnej, tylko na twojej własnej. No bo jeżeli ordynacja wymusza, że w okręgu, gdzie można wziąć 2-4 mandaty, największych tych 17-mandatowym okręgiem jest Warszawa, to tam się zdarzyło raz, że zdarza, że się 6 mandatów weźmie jedna partia, a trzeba mieć 40 osób na tej liście wyborczej. To jest nonsens. No i tyle tych osób. No i zawsze jest obawa, że wyskoczy jakaś Jachira, prawda, bo ściągnie sobie sektę swoich internetowych fanatyków, którzy zagłosują i ona przeskoczy kogoś, kto jest na, w tych miejscach biorących i ona wyjdzie. A ci, co tam chcą na miejscach biorących, to nie po to sobie u prezesa załatwili, wychodzili, wybłagali, prawda, żeby mieć to miejsce biorące, żeby potem ktoś przeskoczył. Więc to jest fajna okoliczność dla mediów. Będziemy mieli dużo wzajemnych donosów, właśnie, gdzie będziemy mieli co komentować. Będziemy mieli co komentować, koledzy od newsów będą mieli co podawać. Jeżeli nam została jeszcze chwila, więc to chciałem wspomnieć. Niewiele, więc krótko. Indie. Minutka, dasz radę? Zazdroszczę Hindusom. Tak, chciałem powiedzieć, że zazdroszczę Hindusom. Indie upokorzyły Ruskich oczywiście, wysyłając sondę na Księżyc. To jest, zrozumiałem, dlaczego tydzień temu Rosjanie wysłali nagle po 20 czy 40 latach tego sondę na Księżyc, która się w dodatku rozbiła, a Hinduska się nie rozbiła, tylko ładnie wylądowała w miejscu, gdzie dotąd nikomu się nie udało wylądować. Chciałem powiedzieć, że zazdroszczę Hindusom, to popatrz, to nie jest bardzo bogaty kraj. Delikatnie mówiąc, znaczy w kraju ogromnych kontrastów, jest mnóstwo biedy, ale kraj jest też, fantastycznie się rozwija. I myślę sobie tak, gdyby ktoś w Polsce rzucił taki ten, że polskie badania kosmosu, tak? Wejdźmy do tego wyścigu, pokażmy światu, że Polacy srodze spod ogona nie wypadli, że jesteśmy zdolni do czegoś. Ileż by to było gęgania, a po co, a na co, a ile żłobków można za to wybudować, a sobie, przecież przekop kanału, tak? Port komunikacyjny, coś, co jest ważne. No, chcę powiedzieć tak. My się wszyscy żalimy, że mamy dziadowskie państwo, ale niestety często też jesteśmy dziadowskim narodem i mamy po prostu takie państwo, jakie zasługujemy, bo każdy zasługuje tylko na to, do czego aspiruje. Jeżeli nie ma ambicji, to na pewno nie będzie miał więcej. I Hindusi pokazali, że są krajem, który ma ambicje, ogromne światowe. A jakie my mamy ambicje? Żeby tam podczepić się Niemcom pod ogon i żeby oni nam jakiś zasiłek dawali. Połowa Polaków, no, wynika z sondaży, więcej sobie nie wyobraża po prostu. To był Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, jego polityczne podsumowanie tygodnia. Bardzo ci dziękuję, Rafale. Dziękuję serdecznie. Oczywiście Salonik Polityczny, niedziela, godzina 11:00. Zapraszamy serdecznie, a ja Państwu bardzo dziękuję za dziś i zachęcam do pozostania z nami.